No opowiedzcie coś o sobie. No jesteście małżeństwem. Muzyka tak. was połączyła. Jak to się stało? Tak, dokładnie. Muzyka nas połączyła. Poznaliśmy się podczas występu, gdzie ja miałem właśnie taki mały, prywatny występ, do którego właśnie przyszła Gosia i tam właśnie poznaliśmy się od tamtego momentu. Już nas złączyło na zawsze. Tak, ta muzyka zawsze była w moim sercu. Uwielbiałam tą muzykę. Jak posłuchałam jej na żywo, tak po prostu... Oj. To już zostało. Została już do końca. Razem z mężem. Razem z mężem i teraz razem tak. muzykujecie. No właśnie, jaka to muzyka? Bo to muzyka relaksacyjna, to muzyka taka też wasza, autorska, czy bardziej covery. No co wy gracie? Tak naprawdę nasza muzyka zalicza się do muzyki świata. World music. Więc, ale tak... Powiedzmy, że muzyka relaksacyjna, taka znana na przykład na Fletni Pana Gramy, takie, nie wiem, Abba czy Titanic, powiedzmy, czy The Lonely Shepherd, takie piosenki, albo też gramy takie andyjskie, oczywiście takie, tak jak dzisiaj graliśmy, bo nowocześnione takie trochę popu, trochę elektrycznej gitary. I jeszcze taką muzykę indiańską, typową indyjską. Mógłbym nawet powiedzieć taką z Amazonii i z Ameryki Północnej. Ameryki Północnej, tak. Też stąd moje instrumenty, Cherokee Flute, na który gram. Jest to mój ulubiony instrument. Pamiętam, jak pierwszy raz Jorge pokazał mi swoje instrumenty. Ja taka zaciekawiona, a co to za instrument? No Cherokee Flute z Ameryki Północnej. I pamiętam, jak pierwszy raz wzięłam, chciałam spróbować zagrać na tym instrumencie. I tak pokochałam, powiedziałam, to będzie mój instrument, już zostaje, tak. I potem kolejny instrument, uczyłam się, wiadomo, to nie było proste, nie nauczyłam się z dnia na dzień, ale trochę cierpliwości i... Powiem Państwu, że jestem bardzo dumny z Gosi, bo ja, co prawda, tak jak mówię, właśnie uczyła się sama, oczywiście na początku pokazałem, ale tak naprawdę to cała praca, tą chęć nauczenia się, to wszystko... Wszystko Gosia zrobiła tak naprawdę. I też cała sztuka gry na flecie przede wszystkim polega na tym, że ważna jest technika, oddychanie, tak? Bo ja pamiętam, że na początku jeszcze nie potrafiłam grać, dopiero Jorge mi pokazał, jak to jest ważne, prawidłowe oddychanie. Tak. Ja chciałam na bezdechu zagrać cały utwór i ja się dusiłam. Bo tu ważna jest ta technika właśnie, nie? Od tego odpowiedniego oddychania. Dokładnie. No bo mieliśmy tutaj dzisiaj nie tylko muzykę, bo opowiadaliście właśnie też o strojach, o tych instrumentach. Jest i biżuteria, którą sami tutaj Gosia projektuje, a ty Jorge ją wykonujesz, robisz. Także to nie tylko muzyka. Rękodzieło dla mnie jest tak od dzieciństwa, moi rodzice. Od dawien dawna zajmowali się, akurat oni robili takie torebki ręcznie albo swetry, czapki, ale w tym przypadku, jako że tu się pojawią w Polsce czy w Europie ogólnie, no to tak widzę, co ludzie lubią i troszkę koralików, trochę jakieś kamienie naturalne i to tak to łączę, plus Gosia mnie pomaga w tym naprawdę cały czas bardzo mocno. I stąd powstają takie właśnie nasze rękodzieło. No właśnie, można gdzieś znaleźć biżuterię czy was na social mediach? Macie pewnie jakieś swoje kanały na YouTubie? Tak. Przede wszystkim jeśli chodzi o nasze rękodzieło, to można znaleźć na naszej oficjalnej grupie na Facebooku. Nazywa się Native Handmade by Sangre Ancestral. I tutaj, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany naszą biżuterią, to oczywiście zapraszam do dołączenia do naszej grupy. Tam znajdziecie łapacze snów, naszyjniki. Nawet trochę więcej niż to, co tutaj widać. A to już tego sporo. A tak muzycznie, no to właśnie, jakieś namiary, gdzie Was szukać? Jeżeli chodzi o mój kanał, to zapraszam Państwa serdecznie. Napiszecie Jorge Sangre Ancestral, czyli Jorge Sangre Ancestral i od razu już na Google powinno się pojawić moje wszystkie social media. Także zapraszam serdecznie
na mój kanał YouTube, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zasubskrybować. Dziękuję z góry. I tutaj. A ja zapraszam na swój kanał. Nazywa się Jawar Puma. Ta pierwsza litera to Y. Jawar Puma Official przez 2F. I przede wszystkim jest to YouTube, jest to Facebook, TikTok. Także jak, wszystkie social media po prostu. Jeszcze ostatnie pytanie, no bo ty, Jorge, jesteś z Ekwadoru. Tak. Gosia z Polski. No ale, Jorge, podkreślałeś, że ty właśnie sięgasz do tych korzeni, że to jest ważne właśnie, tak? Dla mnie, do tej kultury też Indian. Dokładnie. Dla mnie jest bardzo ważne. Ja od moich rodziców dostałem to, że właśnie mówię w tym języku kichwa indyjskim. A poza tym, co prawda, co nieco tam mi opowiadali, ale przede wszystkim moja babcia, ale tak naprawdę, jeżeli głębiej pytałem moich rodziców czy rodzin, to tak naprawdę mało wiemy i stąd właśnie staram się po prostu, jak tworzę muzykę, czy nie wiem, jakieś komponowanie piosenki, no to staram się ten język wplatać, wplatać tą muzykę i w taki sposób cały czas tak jakby, jak to się mówi, pokazać moją kulturę w ten sposób. A czy Gosia się też uczy tego języka? Tak, tak, uczę się. Co prawda nie jest to łatwy język. Pamiętam, jak pierwszy raz polecieliśmy do Ekwadoru i poznałam rodzinę Jorge, to nie było proste. Już w języku hiszpańskim bardziej rozmawialiśmy, ale sukcesywnie staram się uczyć tego języka.